Trzy sygnały, że Twój związek jest toksyczny i że może się bardzo szybko zakończyć. Warto na to zwrócić uwagę, dlatego że często nie jesteście tego świadomi. Na końcu tego filmu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę, więc warto posłuchać do samego końca. Pierwszy ważny sygnał: czy czujesz się nerwowy w swoim związku? Pracując z pracy, czy masz ochotę dłużej pracować, gdzie tak naprawdę często praca jest obowiązkiem? Jeśli tak, i nie chcesz się widywać ze swoją żoną, nie chcesz z nią rozmawiać, chcesz od niej uciekać. Rozmowa z nią powoduje, że stajesz się zestresowany, to coś tutaj jest nie tak. To jest bardzo często zły objaw. Jeśli ty doświadczyłeś tego typu sytuacji, to już wiesz, że nie jest w porządku. Bo jeśli żyjesz w dobrej relacji, która cię uszczęśliwia, no to wracając do domu z pracy, czy spotykając się ze swoją dziewczyną, ty z radością, z nią rozmawiasz, czujesz się zadowolony, spokojny, komfortowy, ale kiedy spotykasz się z kobietą, do której nic nie czujesz, która jest ci wroga, która jest zazdrosna, kontrolująca, toksyczna, narcystyczna, automatycznie będziesz wyczuwał pewien rodzaj stresu, nerwowości. U niektórych facetów to się tak przejawia, że na przykład nie mogą spać w nocy, bo się boją, czy żona zdradza, czy nie dojdzie do rozstania. Wiesz, to może przybierać różną postać, ale cechą wspólną jest stres i to poczucie nerwowości. Jeśli przebywasz z kobietą i czujesz się nerwowy, na ogół jest to sygnał, że coś jest nie tak, a twoja podświadomość po prostu daje ci odczuć ratuj się albo zacznij myśleć o rozstaniu. To jest naprawdę bardzo ważne i dobrze na to zwrócić uwagę, bo często jeszcze nawet nie wiecie, że związek się skończy, a już wyczuwacie, że obecny staje się ten stres, poczucie niepokoju, jakby wątpliwości. Być może cała ta relacja też zmierza w tym kierunku, że wy się kłócicie, nie potraficie się dogadać i właśnie codziennie, kiedy już czytasz smsy od swojej kobiety, żony, dziewczyny, czujesz niepokój. Nie wiesz, co się wydarzy. Jesteś nerwowy. To jest właśnie ten sygnał, który często może zwiastować, że koniec jest bliski, dlatego warto na to uważać. Kolejny sygnał, który często świadczy o tym, że koniec związku jest niedaleki. Jeśli cały czas nie potrafisz się dogadać ze swoją dziewczyną, kobietą, żoną, ona buduje w poczucie winy. Przykładowo ciągle narzeka na to, że za dużo pracujesz, chociaż pracujesz tyle co zawsze. Jeśli kobieta znajduje sobie absurdalne powody, żeby się pokłócić, że przykładowo y, ty się źle bawisz z dzieckiem albo że źle posprzątałeś mieszkanie, łazienkę i te problemy się pojawiają i ty też w niej budujesz poczucie winy, że ona cię niedocenia, że nie ma ochoty z tobą. Spędzać wystarczająco dużo czasu, kłócić się z nią o to, że nie ma seksu, że nasi nie okazuje uczuć, że nie jest kobietą ciepłą, która potrafi cię czasem przytulić, to bardzo często też zwiastuje koniec relacji. Zauważ, że niekoniecznie od razu ty się musisz z tą kobietą rozstać, bo tego typu sytuacja, gdzie ona buduje w twojej poczucie winy, ty w niej może nawet trwać przez lata, e, przez miesiące, ale bardzo często, kiedy dojdzie do tego typu punktu kulminacyjnego, gdzie to wszystko pęknie, wy już. Y, Zaczniecie się totalnie obrażać, albo powiecie sobie dość, odchodzę. W niektórych sytuacjach, oczywiście, tutaj padają ostre słowa. Kobieta cię wyzywa, ty ją. To już jest oczywiście przypadek ekstremalny, ale czasami jest tak, że powiecie sobie parę ostrych słów: Ja już tego nie czuję, odchodzę, nie kocham cię, i to wystarczy, żeby. Ta druga strona już nie chciała się spotykać, dlatego warto na to uważać, bo często tego typu sytuacja już może zwiastować, że ten związek się zakończy. Po prostu, jeśli brakuje porozumienia, wy się nie potraficie dogadać, to bardzo łatwo można ocenić, że ten związek będzie przewlekle stresujący, nie będzie przyjemny. A nawet będzie prowadził do tego, że ty się też czujesz nerwowo, tak jak mówiłem na początku, co generalnie przekłada się do braku poczucia szczęścia, satysfakcji z tej relacji. No i dochodzi do sytuacji, gdzie facet woli się z kolegą umówić na basen, na siłownię niż spędzać czas ze swoją żoną, dziewczyną. Nieraz do mnie dzwonią faceci, którzy przyznają szczerze, otwarcie, wiesz co, wolę sobie w pracy dłużej posiedzieć, niż wracać do żony, bo kiedy do niej wrócę, to cały czas zaczyna marudzić, narzekać, jaki to nie jestem dobry, jak mógłbym się zmienić, jak mógłbym ją lepiej traktować, chociaż traktuję ją dobrze. To jest właśnie paradoks tej całej sytuacji, dlatego musisz wiedzieć i musisz uważać. Tak naprawdę, jeśli kobieta chce od Ciebie odejść, to zauważysz, że ona poczynia bardzo konkretne kroki. Zakłada konto na portalu randkowym, pisze z innymi facetami, flirtuje, a już w tej fazie końcowej ona bardzo często wskakuje do łóżka jakiemuś facetowi. Jednokrotnie jest tak, że kobieta sama kusi tego faceta i on nawet jej nie podrywa. Ja znam przypadki, gdzie żona zdradziła męża. I to wszystko odbyło się w taki sposób, że ona pojechała do kolegi z pracy, sama wymusiła to spotkanie, usiadła mu na kolanach, a potem po prostu reszta się potoczyła. Więc jeśli widzisz, że kobieta się interesuje innymi mężczyznami, założyła konto w internecie na jakimś portalu randkowym dla Singli. To coś jest na rzeczy i być może ona od razu cię nie zdradzi, ale jeśli spróbuje z ciekawości tego typu formy komunikacji i zapoznawania innych facetów, to bardzo często ją będzie kusić, żeby się z takim mężczyzną spotkać, zobaczyć. No i oczywiście w wielu przypadkach to pójdzie dalej, więc zwróć uwagę na to, w jakiej fazie jest Twój związek. Czy Wy się już zaczęliście kłócić? Czy czujesz się nerwowy, niespokojny? I czy kobieta poczyniła pewne kroki, żeby tutaj poznać innego faceta. Jeśli faktycznie ona się już od Ciebie wyprowadziła, spotyka się z kimś innym, no to faktycznie yy, w tej sytuacji masz problem, ale na wcześniejszym etapie można na ogół to zatrzymać. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić napisz do mnie, a ci pomogę. No i oczywiście uważaj też, jeśli kobieta już wcześniej pokazuje takie tendencje, flirtuje z innymi mężczyznami w twojej obecności, zauważyłeś, że uśmiecha się do kuriera, który przywiózł jej paczkę i zagaduje, pragnie dostać od niego atencję. W wielu przypadkach to też może być sygnał, że coś jest na rzeczy, bo jeśli ona nie adoruje ciebie, nie chce z tobą flirtować, tylko woli Pogadać, pożartować, podroczyć się z innym facetem, tudzież, no wiadomo, pouwadzić innego mężczyznę, to nie jesteś w dobrym związku, bo Twoja kobieta się powinna na tobie skupić, a nie na innych facetach. Dlatego to często też zwiastuje koniec relacji i problemy w konkretnym związku, dlatego warto na to uważać. Niestety, tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać mój najnowszy kurs Męska Energia. 50% taniej. Naucz się, jak emanować męską siłą charakteru osobowości przy kobietach, bo dzięki tej wiedzy każda kobieta zobaczy w tobie wartościowego faceta. Powiesz cały ten nowy materiał do dzisiaj, do północy jeszcze 50% taniej. Nie przegap szansy, bo akurat ten kurs jest wyjątkowo ważny. Bez tej wiedzy, praktycznie każda kobieta cię będzie olewać, zdradzać, oszukiwać i nie będzie do ciebie podchodzić na poważnie. Dlatego warto się nauczyć, jak być facetem, który potrafi wpływać na kobiecą energię. Bo jeśli ty masz w sobie zbyt dużo wrażliwości i, i kobiecości, tak naprawdę to kobiety nie będą na ciebie dobrze reagować. Żeby zbudować chemię w interakcji z kobietą, musisz wzbudzić tą polaryzację męskiej i żeńskiej energii. Dlatego tak istotne jest to, żebyś ty był prawdziwym facetem przy kobiecie i żebyś z nią rozmawiał jak prawdziwy facet. Bez tego żadna kobieta się tobą nie zainteresuje dlatego polecam pobrać, bo dzisiaj o północy podnoszę cenę tego kursu, a dzięki niemu odzyskasz dziewczynę, naprawisz związek albo zdobędziesz kobietę, na której ci zależy. Męska energia wpływa na każdą kobietę, podnosi zainteresowanie seksualne kobiety, a także sprawia, że kobieta jest ci naprawdę wierna, oddana i kochana. Powiesz to wszystko do dzisiaj do północy 50% taniej. Naprawdę warto. Kurs.uwodzeniewdzień.pl Ułamane przez MP. Skorzystaj, bo warto. Dzisiaj o północy podnoszę cenę dwa razy do góry, więc warto skorzystać. Już teraz, zmienić swoje życie. Nauczyć się tej męskiej energii, która wpływa na kobiety, która angażuje dziewczyny w relacje i powoduje, że kobieta bardzo łatwo traktuje Cię jako wyjątkowego faceta, z którym powinna spędzać czas. Zobacz sam, jak to działa. Naprawdę polecam, bo jestem przekonany, że jest to najlepszy materiał, jaki nagrałem do tej pory. Zobacz sam, dlaczego.